Proszę Państwa, tak jak o tym mówiliśmy, zakład produkcyjny w Turku firmy Profim był, jest i będzie jednym z największych i najważniejszych zakładów wytwórczych grupy FLOG, której jesteśmy częścią. Zdarzenie 27 listopada, pożar zakładu G16, który nas dotknął, jest zdarzeniem, które dotyczy nie tylko zakładu, nie tylko grupy FLOG, ale również lokalnej społeczności, wobec której mamy szereg zobowiązań. Po dokonaniu analizy wielu scenariuszy, z którymi się zderzyliśmy, podjęliśmy decyzję o zakomunikowaniu dzisiaj stronie społecznej i pracownikom programu zwolnień grupowych. W notyfikacji, którą przedstawiliśmy w dniu dzisiejszym, mówimy o liczbie do 340 osób, które tymi zwolnieniami zostaną dotknięte. Co jest istotne, przygotowaliśmy cały program działań osłonowych. Wynajęliśmy specjalistyczną firmę, która zajmuje się zawodowo outplacementem. W związku z wymogami ustawowymi spodziewamy się, że po 20 dniach od dnia dzisiejszego, czyli do 4 lutego, zawrzemy porozumienie ze związkami zawodowymi, a to wszystko po to, żeby zapewnić pracownikom maksymalny komfort, który w tej sytuacji jest tylko do zapewnienia. Należy zwrócić uwagę na to, że będziemy proponowali pracownikom zawarcie porozumień z Profim. Porozumień, które powinny być zawarte w krótkim okresie po 4 lutego. I jeżeli takie porozumienia zostaną zawarte, pracownicy otrzymają dodatkowe jedno wynagrodzenie poza ustawowymi zobowiązaniami, które na nas spoczywają. W ramach tego programu outplacementowego będziemy organizowali tutaj na miejscu w Turku targi pracy. Jesteśmy w kontakcie z władzami lokalnymi. W dniu dzisiejszym takie spotkanie miało miejsce. Obiecano nam szeroko idące wsparcie w tym zakresie, a wszystko po to, żeby ci pracownicy jak najszybciej mogli się odnaleźć na lokalnym rynku pracy.